Witam serdecznie na kolejnej kartkówce dnia. Dziś odcinek numer 17. Znowu przygotowałem Wam 5 zdań. Oczywiście tradycyjnie w każdym zdaniu będzie jakiś drobny haczyk, w który zwykle Polacy wpadają, no ale może Wy nie wpadniecie. Nawet jeżeli wpadniecie, zrobicie błąd, nie przejmujcie się, tylko walczcie dalej. Uczymy się przez błędy, jak zawsze mówię. Gdybyście wszystko wiedzieli, no to byście tu w ogóle nie zaglądali. Wy po to zaglądacie, po to się uczycie, żeby być lepszym, żeby nie robić błędów. Moi uczniowie często narzekają, że robię im trudne zdania, że właśnie daję im jakieś pułapki, bo oni w je wpadają i potem mają ocenę dostateczną, czasami dopuszczającą i mają pretensje, oni by woleli czwórkę. No wiadomo, że by woleli czwórkę, że oni by chcieli zdanie typu a la Makota. No ale cóż z tego, że on dostanie czwórkę i piątkę z tak prostego testu? Cóż z tego? No ja wiem, że on się będzie cieszył, rodzice się będą cieszyć, że ma piątkę, ale rodzice nie wiedzą, że on tak naprawdę nie zna tego języka. Tak więc lepiej mieć, słuchajcie, niższą ocenę, a robić trudniejsze zdania, naprawdę. I będziecie w tym sposobem coraz lepsi. Okej, dzisiejsze zdania. Zobaczywszy czarnego kota, zawróciłem i poszedłem do domu. Imiesłów uprzedni, od razu mówię. Zobaczywszy. Tak, imiesłów uprzedni to jest uszywszy. Pytanie, czy wiecie, jak się to robi po angielsku? Robiłem taki filmik, link macie u góry. Jej dom mieści się na przedmieściach Londynu. Fajny zwrot na przedmieściach, zawsze go proponuję uczniom, żeby używać. No i co zrobimy? Zmieści się. Tu mają Polacy problemy. Nie podoba mi się sposób, w jakim ją traktujesz. W mojej okolicy budują nowy hotel. Wyszłam za mąż w wieku 19 lat. To był błąd. Okej, tradycyjnie robimy przerwę. Bierzecie kartkę i długopis, tłumaczycie sobie. Po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy i podamy sobie prawidłowe odpowiedzi wraz z analizą co, jak i dlaczego. Czyli teraz filmik sobie pauzujecie. I oto prawidłowe wersje. Tak jak mówiłem, to pierwsze zdanie miało w sobie imiesłów uprzedni, zobaczywszy. Wiadomo, że w języku angielskim często, znaczy i w polskim często tak nie mówimy. Anglicy też często tak nie mówią. Natomiast lubią tego typu rzeczy sprawdzać na maturze, stąd zdecydowałem się to powtórzyć. Czyli imiesłów uprzedni to jest zawsze having i trzecia forma lub ed. Trzecia forma odwiedzić to jest seen, czyli having seen. G nie czytamy nynosowe. Having seen a black cat. A przecinek, I turned back and went home. Poszedłem do domu. Home, a nie house. Robiliśmy filmik, kiedy home, kiedy house. Link Wam rzucę gdzieś w opisie. Zdanie drugie. Jej dom mieści się. No to jest trudne zdanie dla Polaków, ponieważ my mamy stronę czynną, mieści się, że niby sam dom się gdzieś mieści. W języku angielskim musi być strona bierna. Jest ulokowany, jest usytuowany. A ulokowany i sytuowany to jest ny, na, ne, ty, ta, te. Końcówka imię słowu biernego, który robimy poprzez ed, jeśli czasownik regularny, lub trzecią formę z tabeli czasowników nieregularnych. To akurat mamy dwa regularne, czyli ed. Czyli to jest klasyczna strona bierna tak naprawdę. Her house is located, jest ulokowany, albo is situated. Gdzie? In the suburbs of London. Na przedmieściach jest in, a nie na. I czytamy to przez a. Suburbs. Przedmieścia kogo, czego? Londynu. Tu przy okazji jest dopełniacz. Mamy dwa dopełniacze. Saksoński przez s apostrofem. No i właśnie przez przyjmek of. Czytamy to w, a nie f. Ten drugi przyjmek of z dwoma f się czyta of. A ten się czyta of. Robiłem lekcję, kiedy stosujemy dopełniacz. Link Wam rzucę też może u góry i w opisie. Zdanie numer 3. Nie podoba mi się. Podobać się to jest po prostu like. I like it. Podoba mi się to. To jest ten sam czasownik, co lubić. Jeśli mi się nie podoba, to zaprzeczam I don't like. Zawsze w czasie prostym, ponieważ like jest czasownikiem statycznym, a nie dynamicznym. Robiliśmy filmik o czasownikach statycznych i dynamicznych. Link będzie w opisie. I don't like the way. Sposób to jest way. I teraz my mówimy w jakim. Oni nic takiego nie dają. Od razu jest kolejne zdanie, czyli podmiot i orzeczenie. I don't like the way you treat her. Treat to jest traktować, czy też leczyć. Treatment to jest leczenie.
Zdanie czwarte ma w sobie ogromną pułapkę. W mojej okolicy budują. My znowu mamy stronę czynną. Zobaczcie, już są dwa zdania, gdzie u nas jest czynna. To samo było tu, tak? U nas była strona czynna. Po angielsku strona bierna. Anglicy kochają stronę bierną. I dom, czy, nie, przepraszam, nie dom, tylko hotel, on się sam nie buduje. Tylko hotel jest budowany, czyli w stronie biernej zaczynamy od hotelu, nowego hotelu. Przypomnijcie sobie stronę bierną, link będzie może też u góry i w opisie. Ten dom jest budowany teraz, tymczasowo, w związku z tym strona bierna czasu teraźniejszego, ciągłego. I konstrukcja a new hotel is being built, trzecia forma, is being built, jest budowany. Uwaga, Polacy nawet jak się skapną, że tu jest strona bierna, to i tak nie dają od czasu ciągłego, tylko od czasu prostego i wtedy mówią is built, jest budowany. No ale jak zrobicie od czasu prostego, to wyjdzie, że jest zawsze budowany, a to jest nieprawda. Teraz jest budowany lub tymczasowo. Czyli is being built. W mojej okolicy tu też jest problem, jak to ująć najlepiej in my area. Akcent na pierwszą sylabę, area, bo ludzie to tak mówią, lubią czytać area. In my area, ewentualnie in my neighborhood, czyli w moim sąsiedztwie. Neighbor to jest sąsiad, neighborhood to jest sąsiedztwo. I zdanie piąte, wyszłam za mąż. Pamiętajcie, że my dzielimy, że kobiety wychodzą za mąż, mężczyźni się żenią. Po angielsku to jest to samo, po prostu get married, dosłownie stać się zamężny. Tu tak naprawdę znowu jest ny na ne, ty tata, imię słów bierny. Anglicy kochają imię słów bierny. Get married, stać się zamężnym czy żonatym. Skoro wyszłam za mąż, no to zamężna. No i get w czasie przeszłym, bo jest wyszłam, czyli ten czasownik wrzucam na czas przeszły, on jest nieregularny. Druga forma, czyli got, bo mamy get, got, got, czyli to jest got z drugiej tabeli. I got married. I teraz co powiemy w wieku? At the age of. Taki jest zwrot. At the age of. Czyli at the age of 19. To był błąd. It was a mistake. Okej? Dzięki. Podzielcie się w komentarzu, jak wam poszło.